Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj w studiu gościmy członka zarządu i dyrektora finansowego Fundacji Lux Veritatis, panią Lidię Kochanowicz-Mańk. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest z nami również obrońca pani dyrektor w sporze w sprawie karnej wytoczonej przez Watchdog Polska, pan mecenas Paweł Panek. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, szczęść Boże. Dzisiaj zapadł wyrok w procesie karnym wytoczonym członkom zarządu Fundacji Lux Veritatis przez sieć obywatelską Watchdog Polska. Sprawa dotyczyła udzielenia informacji publicznej na temat wydatkowanych środków publicznych. Prezes Fundacji, dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk został uniewinniony, podobnie jak członek zarządu, ojciec Jan Król. Pani usłyszała wyrok 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Spodziewała się pani takiego wyroku? Czy do końca może wierzyła pani w sprawiedliwość? Znaczy, powiem tak. Myślę, że od pierwszej minuty tej sprawy, która się rozpoczęła prawie rok temu, czy rok temu, ja byłam przekonana, że będzie wyrok skazujący. Nie dlatego, że czuję się winna czemukolwiek, czy jeżeli chodzi o te zarzuty. Natomiast zdałam sobie sprawę, że uczestniczę w czymś, co może nazywa się jakby tutaj sprawą karną, natomiast zarzuty, które były nam postawione, sposób postawienia tych zarzutów i oczywiście przyjęcie tego przez sąd dawały mi taką gdzieś informację, że skazanie musi być. Natomiast z drugiej strony myślałam, że jednak ta sprawiedliwość dzisiaj na tej sali wybrzmi. No niestety tak się nie stało. Panie mecenasie, a jak sąd uzasadnił ten wyrok? No właśnie tutaj muszę powiedzieć, że nie mam zupełnie takiej satysfakcji prawniczej, bo nasza argumentacja obrony była dwojakiego rodzaju. Pierwsze to były zarzuty formalne, do których byliśmy przywiązani, ale nie aż tak bardzo. I druga część to była zarzuty merytoryczne, czyli broniliśmy się merytorycznie, co bardzo często pani dyrektor również w swoich wypowiedziach przedstawiała. No i muszę powiedzieć, że sąd, przedstawiając swoje ustne motywy wyrokowania, no jest to jakaś specyfika tego, to nie ma tutaj wymogów, więc też nie można mieć jakiegoś szczególnej pretensji do sądu, że na przykład tylko powierzchownie pewne kwestie dotknął. Ale muszę powiedzieć, że przy tego rodzaju sprawie oczekiwałbym takich argumentów, które w jakiś sposób można byłoby już nawet po tym ustnym uzasadnieniu rozważać. Ja muszę powiedzieć, że takich argumentów nie znalazłem. Być może one się znajdą w uzasadnieniu pisemnym, tak? Ale no, wydaje mi się, że sprawa i społecznie jest tak istotna i jakby ustrojowo jest tak istotna, że takich argumentów prawniczych można byłoby oczekiwać. Ja ich nie znalazłem. Mhm. Sąd zobowiązał fundację do udzielenia informacji, o które zwracała się sieć obywatelska Watchdog. Z jakiego okresu mają być te wydatki, które fundacja ma udostępnić? Ja może nie odpowiem wprost na to pytanie, panie redaktorze. Tak naprawdę dzisiaj pierwszy raz, jak słuchałam tego wyroku, dowiedziałam się, o co jestem oskarżona, po pierwsze. To znaczy dowiedziałam się, że jestem oskarżona o to, że nie udzieliłam informacji publicznej na punkt 2 wniosku Watchdoga z 3 listopada 2016 roku. I za to zostałam skazana. Natomiast chcę powiedzieć, że udzieliłam informacji poprzez wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej udzielenia tej informacji i wydałam tę decyzję, jako fundacja oczywiście, Lux Veritatis, wydałam tę decyzję zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ta decyzja była poddana pod rozstrzygnięcia sądu administracyjnego i 5 listopada 2020 roku sąd administracyjny stwierdził jednoznacznie, że fundacja nie jest w bezczynności na udzielenie informacji publicznej, czyli na rozpatrzenie wniosku Watchdoga, ponieważ wydała decyzję administracyjną, która nie została przez Stowarzyszenie Watchdog zaskarżona, która się uprawomocniła, jest ostateczna i jest w obrocie prawnym, tak chyba to się mówi.
W związku z tym zostałam dzisiaj skazana za to, że wydałam prawidłową decyzję administracyjną, która jest poprzez prawnie wiążąca. I to potwierdził sąd administracyjny. I dzisiaj właśnie, teraz udzielam odpowiedzi na pytanie, zostałam również zobowiązana jako członek zarządu fundacji do udzielenia tej informacji publicznej. I prawdę mówiąc, nie wiem, co mam zrobić, bo nie jestem prawnikiem i pewnie tutaj będę zasięgała opinii prawnych w tym zakresie, ponieważ no, jeżeli jest decyzja w obrocie prawnym, która jest wydana i prawomocna, nie wiem, czy ja ją mogę wzruszyć i czy mogę ją zmienić, bo ustawa o dostępie do informacji publicznych nie mówi o tym, że mogę wydać decyzję pozytywną, tylko taką, jaką wydałam. To jest pierwsze, więc nie wiem, czy nie złamię, czy nie będę łamała prawa, jeżeli takiej informacji udzielę. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, co również przedstawiłam podczas tego procesu i co potwierdzili wszyscy świadkowie, którzy byli wezwani przez Stowarzyszenie Watchdog na tą sprawę, że nawet gdybym bardzo chciała udzielić tej informacji, to jej nie mogę udzielić, ponieważ ta informacja jest tak mocno przetworzona, że nie znajduję sposobu na to, żeby tej informacji udzielić. W związku z tym tak naprawdę, nawet gdybym chciała złamać prawo poprzez złamanie decyzji administracyjnej, która jest w obrocie prawnym, to nie wiem, jak to zrobić. I tutaj mi się wydaje, że chyba jednak sąd musiał widzieć te dwa aspekty. Także to jest taka pierwsza na gorąco moja myśl była po usłyszeniu tego wyroku, że tak naprawdę nie jestem w stanie tego wyroku spełnić. Pytałem o ten zakres tych dokumentów dlatego, bo zastanawiałem się, czy jest fizycznie możliwe, żeby właściwie wszelkie takie informacje udostępnić. Powiem tak, oczywiście niezależnie od tego, ten zakres może być bardzo obszerny. To nawet nie chodzi o to, że tych informacji będzie bardzo dużo, czy to jest 5 lat, czy 10, czy 40 dokumentów, czy 150. Chodzi tylko o to, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wydobyć takich informacji i tak je przetworzyć, żeby podać informację, o którą prosi Watchdog. Podam przykład. Muszę podać konkretnie umowę, z kim ona została zawarta, jaka kwota była w tej umowie, prawda, kiedy ją zapłaciłam, dla wykonania danego projektu, który był realizowany ze środków publicznych. Wszystkie nasze projekty, które były zrealizowane ze środków publicznych, o te wydatki prosił nas Watchdog, zostały zrealizowane na podstawie cennika, jaki obowiązuje w Fundacji Lux Veritatis w telewizji Trwam, ponieważ to były emisje różnych programów w naszej telewizji. Ten cennik jest stworzony na bazie dziesiątków, setek umów, między innymi umowy na MUX pierwszy, między innymi umowy z Satlinksem na satelitę, między innymi z setkami umów o dzieło, o pracę, z dziesiątkami umów na zakup środków trwałych, umów leasingowych, energii elektrycznej, no najróżniejszych, prawda? Bo tak powstał cennik. I teraz w jaki sposób ja mam przetworzyć tą informację, żeby podać konkretnie, jaka umowa, jaki wydatek i w którym okresie był wydany dla realizacji takiego programu. To jest fizycznie niemożliwe i ja o tym podczas tego procesu karnego mówiłam. A mimo wszystko jestem zobowiązana do udzielenia informacji publicznej. I tak naprawdę nie wiem, co mam zrobić, ponieważ jeżeli ja tej informacji nie przekażę, pewnie będę skazana na to, że te 3 miesiące będę musiała, że tak powiem, być w odosobnieniu. Także to jest dosyć trudne. Czyli mamy dwa aspekty. Raz, mam decyzję administracyjną, która jest prawomocna i sąd administracyjny, procedując przez wiele lat, prawda, uznał, że ona jest prawidłowo wydana, nie jestem w bezczynności, jest to informacja przetworzona, prawda? Nie mam obowiązku jej przekazywania, prawda? Jest wszystko w porządku. A z drugiej strony mam dzisiejszy wyrok sądu karnego, który mówi nie, jesteś w zwłoce, nie udzieliłaś tej informacji, prawda? Masz ją udzielić i jestem za to ukarana. Ale to sąd nie zrozumiał tego, że tych informacji nie da się przetworzyć i upublicznić? Ja tego nie wiem, czy sąd tego nie zrozumiał. To jest między innymi ten jeden z zarzutów, tak? Tego ustnego uzasadnienia. Ja tego nie wiem, nie mam pojęcia. A jak ma się ten dzisiejszy wyrok właśnie do tej decyzji administracyjnej, panie mecenasie? Co zrobić? No bo z jednej strony mamy tak decyzję sądu administracyjnego, z drugiej strony decyzję dzisiejszego sądu rejonowego. Można powiedzieć, że jest paradoks, bo z jednej strony pani dyrektor prawomocnie odmówiła udzielenia informacji jako organ administracyjny,
ta decyzja nie została zaskarżona, a zatem trzeba przyjąć, że watchdog się z tym zgodził, że to zaakceptował, a z drugiej strony sąd karny kwestionuje rozstrzygnięcie organu, nie mając do tego uprawnień, bo sąd karny nie jest sądem administracyjnym, w związku z powyższym nie może w materię administracyjną wnikać. I w związku z tym powstaje taki paradoks, że jak osoba dotknięta wyrokiem karnym będzie chciała wykonać wyrok sądu karnego, to wpadnie w kolizję z prawem administracyjnym, bo jest decyzja. I teraz pytanie jest takie, jeżeli pani dyrektor chciałaby wykonać ten wyrok i złamała decyzję administracyjną, czy nie będzie to powód do wszczęcia kolejnego postępowania prokuratorskiego, no bo jest nie do pomyślenia, żeby w praworządnym państwie organ łamał własną decyzję. Więc to są te wątpliwości, o których ja mówiłem na początku, bardzo daleko idące, tak? Bo one dotyczą wyroku, dotyczą obowiązków i trzeba czekać pewnie do uzasadnienia. Być może, że w uzasadnieniu sąd sobie z tym poradzi, chociaż powiem szczerze, że na tę chwilę nie wiem, jak mógłby sobie z tym poradzić, ale poczekajmy. Sąd nie zakazał pani dyrektor pełnienia stanowisk w podmiotach wykorzystujących publiczne środki. No i logicznie rzecz biorąc, gdyby była pani winna i gdyby istniały pewne wątpliwości, czy może pani pełnić takie funkcje, no to sąd nie zezwoliłby pani na dalsze sprawowanie takich stanowisk. No to gdzie tutaj logika? Powiem tak, panie redaktorze, no poczekajmy na to uzasadnienie sądu, bo ja w ogóle nie widzę logiki w tej całej sprawie. Tak naprawdę mówię, może nie powinnam używać takich słów, ale cały czas wydawało mi się, że no, jestem w jakimś nierzeczywistym świecie, prawda? Dzisiaj tak ktoś użył takiego sformułowania, że to jest tak jak u Kawki, prawda? Mamy taką sytuację i tylko, że ona dotyczy konkretnej osoby, czyli mnie. I to jest trudne. No, muszę cierpliwie poczekać na to uzasadnienie i wtedy będę patrzyła, gdzie ta logika jest, bo dzisiaj, tak jak powiedział pan mecenas, no, słuchałam bardzo uważnie tego krótkiego uzasadnienia ustnego i tak naprawdę tylko zrozumiałam tylko jedno, to znaczy, czego dotyczył ten proces, jakiej informacji nie udzieliłam. I byłam trochę zaskoczona, bo uważałam, że w zakresie udzielenia właśnie wydania tej decyzji odmownej jestem zupełnie bezpieczna, dlatego że no, ta decyzja jest, prawda, więc nie mam obowiązku udzielenia tej informacji publicznej. No okazało się dzisiaj, że to właśnie chodzi o tę kwestię, więc trudno mi powiedzieć. No i nic, musimy czekać na to uzasadnienie i potem na apelację. Zobaczymy, jak będzie dalej. No mam nadzieję, że gdzieś w wyższej instancji to jakoś znajdzie zrozumienie ta cała sytuacja. Natomiast powiem tak. Ja dzisiaj miałam takie jedno odczucie, że tak naprawdę trudno w ogóle chyba sprawować takie funkcje jak nasze, czyli w zarządach fundacji czy spółek, ponieważ no, okazuje się, że nawet wypełniając swoje obowiązki według nas prawidłowo, prawda, mając to potwierdzone stosownymi wyrokami administracyjnymi, no nie możemy się czuć bezpiecznie, prawda, bo można postawić jakiś bezzasadny zarzut, nie wiadomo skąd, nie wiadomo na jakiej podstawie, prawda? I no, możemy doczekać się takiego wyroku. Ja to zresztą powiedziałam na pierwszej rozprawie i potwierdziłam to również w swojej mowie końcowej, że tak naprawdę od samego początku nie rozumiałam tego aktu oskarżenia, nie wiedziałam, o co jestem oskarżona i nie mogłam się bronić. I tak jest, bo gdybym ja od początku wiedziała, że jestem oskarżona i to jest zarzut, że nie udzieliłam informacji publicznej, czyli że wydałam decyzję administracyjną, a według watchdoga nie powinnam jej była wydać, tylko powinnam udzielić tej informacji, to być może przedstawiłabym w sądzie jeszcze inne argumenty na to, że zrobiłam prawidłowo. Prawda? Natomiast ja nie wiedziałam, o co jestem oskarżona, w związku z tym oczywiście ja przedstawiłam szeroki zakres rozpatrzenia tego wniosku watchdoga, no ale niemniej dopiero dzisiaj zrozumiałam, na czym polegał ten akt oskarżenia, czego on dotyczył. W związku z tym tak naprawdę w tym sądzie podczas tego procesu byłam pozbawiona również prawa do obrony, bo ten akt był niezrozumiały. Biorąc pod uwagę to, ale także to, że watchdog wnioskował o bezwzględne więzienie, a sąd zdecydował o karze w zawieszeniu i mówił, że wyrok ma charakter prewencyjny, to czy ma pani poczucie, że
została ukarana, mówiąc tak kolokwialnie, dla przykładu, a nie w imię sprawiedliwości? Ja nie wiem, dla jakiego przykładu, panie mecenasie, bo według mnie to jest najgorszy z możliwych przykładów. Dlatego, że tak naprawdę czuję tak, że teraz nie myślę o sobie, ale na przykład myślę o moich dzieciach, czy wnukach, czy w ogóle młodych ludziach, albo wszystkich nas, że możemy zostać postawieni przed sądem, no, bez żadnej winy, prawda, i być w procesie i zostać skazanym. Tak to dzisiaj czuję, że nikt się nie może czuć pewnie, niezależnie od tego, czy stoi po jednej stronie, czy po drugiej, prawda. Dla mnie to był proces niemerytoryczny. Nie chcę używać słowa polityczny czy ideologiczny, ale chyba tak było. Pytam o to dlatego, pani dyrektor, ponieważ Watchdog Polska jest usatysfakcjonowany dzisiejszym wyrokiem, a przecież wiemy, że ojciec Tadeusz Rydzyk, prezes fundacji i członek zarządu ojciec Jan Król zostali uniewinnieni. Więc tak naprawdę władze fundacji w większości zostały uniewinnione, pani została skazana, a mimo to Watchdog jest zadowolony. No, trudno mi powiedzieć, z czego wynika to zadowolenie, bo ja tak dzisiaj patrzyłam na prezesa Stowarzyszenia Watchdog i tak sobie pomyślałam, że chyba wolę być po tej stronie, co jestem, mimo że zostałam skazana, ponieważ nie chciałabym być po tamtej stronie i myśleć sobie, że doprowadziłam do takiego skazania człowieka, który jest niewinny. To by obciążało ogromnie moje sumienie. Naprawdę dzisiaj bardzo patrzyłam na pana prezesa i pomyślałam sobie, co on w tej chwili myśli, co ma w swoim sercu, co ma w swoim sumieniu, co ma w swojej głowie, wiedząc o tym, do czego doprowadził, prawda? Bo to jest trudne i z tym chyba trudno żyć. Będzie apelacja, panie mecenasie. No wszystko jak na to wskazuje, tak. Jak wygląda ten proces? No, mamy 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia, później po otrzymaniu tego wniosku 14 dni na złożenie apelacji. Ale chciałbym tutaj jeszcze tak marginalnie dodać, że jakby sąd w swoim wyroku potwierdził te nasze wątpliwości, o czym pani dyrektor tu wspomniała, że proszę jednak wziąć pod uwagę, że inny był zarzut, czyn w zarzucie, a inny sąd przypisał mojej mocodawczyni. Czyli mamy taką sytuację, nie chcę wchodzić w niuanse, bo to teoretycznie są pewne niuanse, ale jakby o co innego się jest oskarżony, a za co innego sąd skazał moją mocodawczynię. Powiadam, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo i nie miejsce na takie rozważania prawnicze, ale tak jest. Zasadą prawa karnego jest tożsamość czynu. Czyli to, co jest w zarzucie, powinno być przypisane w wyroku, prawda? Natomiast tutaj sąd zmodyfikował. Jeżeli sąd modyfikuje, no to po pierwsze jest kwestia, tak jak pani dyrektor powiedziała, prawa do obrony, no bo skąd ja mogłem wiedzieć, jaki czyn mi zostanie przypisany, tak? No i wszelkich innych argumentów, prawda, więc dotyczących możliwości obrony, taktyki obrony, argumentacji i tak dalej. Więc w tym wszystkim, tak jak pani dyrektor powiedziała, jest jeszcze ten problem właśnie, że sąd potwierdził te nasze wątpliwości formalne, ale oczywiście na szczegóły też przyjdzie czas i zobaczymy, po pierwsze, bo ja nie pamiętam dokładnie treści tego czynu przypisanego, ale no, musi się różnić, bo konstrukcja jest taka, że sąd zmienił opis czynu, że nie ten, który jest w akcie oskarżenia. Mogę powiedzieć tak, to jest zawsze takie zagrożenie, że sąd staje się trochę prokuratorem w takiej sytuacji, prawda? Oczywiście mówię to z pewnym też dystansem, ale no, takie, można iść w takim kierunku rozumowania, tak? I takie niebezpieczeństwo jest. Wszystko zależy od tych granic tej modyfikacji, tak? No i moim zdaniem z redakcji aktu oskarżenia są 3 czyny, a jeżeli jest 1 czyn, to chyba tożsamości czynu nie ma. Ale powstrzymam się też, tak jak pani dyrektor powiedziała, do analizy uzasadnienia i wtedy, jeżeli będzie taka potrzeba, to służymy tutaj dodatkowymi wyjaśnieniami tej kwestii. Ale no, coś na rzeczy jest. Pani dyrektor, ostatnia kwestia, bo została nam minuta od początku tej sprawy. Pod sądem zbierała się grupa osób wspierających panią, wspierających ojca dyrektora, ojca Jana Króla.
Jakie znaczenie miało to wsparcie i jak bardzo jest nadal potrzebne? No, miało ogromne znaczenie. Dzisiaj też grupa osób była. Może nie tak liczna jak na początku, prawda? Natomiast powiem tak, czujemy to wsparcie cały czas. To jest wsparcie takie fizyczne, ale również to wsparcie modlitewne i to naprawdę jest odczuwalne przeze mnie bardzo. Dzisiaj też chcę powiedzieć, dostałam setki SMS-ów, prawda, z takich, które mnie wspierają, solidaryzują się ze mną. Oczywiście wszystkie jakby tutaj mówią, że to jest zaskoczenie, duży szok, że to jest krzywda i tak dalej, więc to jest ważne. Natomiast oczywiście to wsparcie modlitewne jest bardzo potrzebne, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję w imieniu swoim, oczywiście i ojców i dalej o to proszę, bo proces się nie zamknął, nie zakończył, prawda? Będziemy apelować i mam nadzieję, że gdzieś tam na końcu drogi, prawda, zwycięży. Daj Bóg, na tym kończymy. Moim i Państwa gościem była członek zarządu i dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję oraz Państwu. Pan mecenas Paweł Panek. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia z Panem Bogiem.